Brałem kiedyś udział w szkolnej loterii fantowej. Było strasznie trudno wygrać główną nagrodę. Wśród wszystkich losów był tylko jeden wygrywający los. Czy zawsze tak trudno jest wygrać? Jest tutaj dziesięć losów. Dwa są wygrywające, a pozostałe przegrywające. Jak myślisz, większą szansę masz na wygraną w tej loterii, czy na przegraną? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Jaka jest szansa, że wyciągniesz los wygrywający? Wygrywające losy są dwa, a wszystkich jest 10. Szansa, że wygram to dwie dziesiąte. Bo są tutaj dwa wygrywające losy z dziesięciu. A jaka jest szansa, że wyciągnę los przegrywający? Przegrywających losów jest aż osiem. Osiem losów z dziesięciu. Osiem dziesiątych jest większe od dwóch dziesiątych, więc szansa na wyciągnięcie losu przegrywającego jest większa. To, co obliczyłem tutaj, to prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu. Tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia to liczba interesujących nas wyników podzielona przez liczbę wszystkich możliwych wyników. Tutaj mieliśmy dwa wygrywające losy, a wszystkich losów było 10. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego to 2 dziesiąte. Skoro już pamiętamy, jak obliczyć prawdopodobieństwo, zastanówmy się nad takim pytaniem. Mamy loterię, w której mamy 16 wygrywających losów i 64, które są przegrywające. Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej w tej loterii? Prawdopodobieństwo wygranej obliczysz, gdy podzielisz liczbę interesujących nas wyników przez liczbę wszystkich możliwych wyników. Te, które nas interesują, to są losy wygrywające i jest ich 16. A ile mamy wszystkich losów wygrywających i przegrywających jest razem 16 plus 64, czyli razem 80. Prawdopodobieństwo wygranej na tej loterii to 16 podzielone przez 80. Ten ułamek możemy jeszcze uprościć. 16 i 80 podzielisz przez 16. 16 na 16 to 1, 80 na 16 to 5. Prawdopodobieństwo wygranej na tej loterii to 1 piąta. Na 5 losów, jeden z nich powinien być wygrywający. Szansa, że wygrasz, jest jak 1 do 5. Teraz zadanie dla Ciebie. Mamy tutaj drugą loterię, na której mamy więcej wygrywających losów, bo aż 100, ale jest też więcej przegrywających losów, bo aż 400. Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej w drugiej loterii? Pamiętaj, że aby obliczyć prawdopodobieństwo, musisz podzielić liczbę interesujących Cię wyników przez liczbę wszystkich możliwych wyników. Możesz zatrzymać teraz ten film. Rozwiązać to zadanie samemu, a potem obejrzeć dalszą część filmu i sprawdzić swoje rozwiązanie. Interesujących nas wyników, czyli wygrywających losów, jest 100. A wszystkich wyników, czyli wszystkich losów w tej loterii, mamy 100, dodać 400. Musiałem sumować tutaj wszystkie losy w tej loterii. Wygrywające i przegrywające. Prawdopodobieństwo wygranej na tej loterii to jest 100 podzielone przez 500. Mogę skrócić ten ułamek i otrzymam jedną piątą. Szansa wygranej na tej loterii to 1 piąta. Mówiliśmy przed chwilą o dwóch różnych loteriach, ale szansa na wygraną w obu z nich jest taka sama. I jest równa jednej piątej. Wróćmy na chwilę do przykładu, od którego zaczął się ten film. Mieliśmy 10 losów, w tym dwa wygrywające. Prawdopodobieństwo, że wyciągnę los wygrywający wynosiło dwie dziesiąte. Aby wygrać, muszę wyciągnąć los wygrywający. Takich są dwa. I ten wygrywający los wyciągam z puli 10 losów. Niestety, kupiłem jeden los, i za pierwszym razem wyciągnąłem los przegrywający. Jakie jest prawdopodobieństwo, że za drugim razem uda mi się wygrać? Mamy jeden los mniej. Jak obliczyć prawdopodobieństwo wygranej? Prawdopodobieństwo obliczymy w ten sam sposób. Podzielę liczbę interesujących mnie wyników przez liczbę wszystkich możliwych wyników. Zatrzymaj teraz film i zastanów się, jakie będzie prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Interesują mnie wygrywające losy, a takie losy są dwa. A ile mamy wszystkich losów? O jeden mniej niż ostatnio czyli dziewięć. Prawdopodobieństwo, że za drugim razem uda mi się wygrać, jest 2 dziewiąte. Czy moja szansa na wygraną jest teraz większa czy mniejsza? Teraz wygrywające są dwa losy z dziewięciu, a wcześniej były dwa losy z dziesięciu. Porównajmy prawdopodobieństwo wygranej. Za pierwszym razem było 2 dziesiąte, za drugim 2 dziewiąte. Ułamek dwie dziewiąte jest większy od dwóch dziesiątych, więc prawdopodobieństwo mojej wygranej przy drugim losowaniu zwiększyło się. Prawdopodobieństwo wygrania na loterii zależy od liczby wszystkich losów w loterii oraz od liczby losów wygrywających, zgodnie ze wzorem, który widzisz tutaj. Zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.